pewno to zaszły bardzo duże zmiany. Mamy 10 nowych zawodników, z poprzedniego zespołu zostało zaledwie 4. Kuba Zwiech, Bartek Bołądź, Wojtek Żeliński i Michał Ostrowski, więc 10 nowych zawodników. Na bardzo ważnych pozycjach zaszły zmiany. Odmłodziliśmy znacznie drużynę. Jesteśmy, nie wiem jak tam jest przeciwnicy, ale mamy w tej chwili 22,5 roku średnio, także drużyna bardzo młoda, drużyna perspektywiczna i drużyna na pewno o dużym potencjale sportowym. Jestem bardzo dumny z tej drużyny, jest to poniekąd mój projekt. Mam nadzieję, że klub będzie miał już w tym sezonie, a w najbliższych latach będzie miał pociągać tych młodych zawodników, bo z większością mamy podpisane długie kontrakty. I inwestujemy w polską młodzież wspieraną doświadczonymi, bardzo dobrymi zawodnikami z zagranicy. Jesteście po pierwszych grach kontrolnych. Jak pan ocenia dyspozycję zespołu już na tym etapie przygotowania? Cieszę się z tego, że wszystko, całe przygotowania przebiegły zgodnie z planem. Tak naprawdę nie mieliśmy żadnych zakłóceń. Organizacyjnie klub wiązuje się idealnie z przedstawionych przeze mnie planów. Nie mieliśmy żadnych większych dolegliwości bez kontuzji, tfu, odpukać i aby nie przywołać jakichś złych demonów, ale omijałem nas kontuzje. Pracowaliśmy naprawdę bardzo ciężko, myślę, że nawet ciężej niż w tamtym roku z Raulem. Także idzie wszystko w dobrym kierunku. W tej chwili już jesteśmy od tygodnia prawie wszyscy razem, bo jeszcze nam brakuje Manuela Koputa. Ale już od tygodnia trenujemy razem z mistrzami Europy, z obcokrajowcami. Także myślę, że każdy dzień w tej chwili jest dla nas na wagę złota i będziemy z każdym dniem zgrywać, już dopieszyć tak jakby naszą siatkówkę, którą chcemy grać. Myślę, że będziemy, jestem pewny, tak, że będziemy drużyną atrakcyjną do oglądania i drużyną, która będzie bardzo nieobliczalna na boisku. Na taki mieliśmy plan, czekaliśmy cały czas, rozmawialiśmy z bardzo różnymi zawodnikami na tej pozycji. Mamy Davida Smitha, którego uważam za bardzo dobrego, bardzo wszechstronnego środkowego. I od początku budowy tej drużyny było w zamyśle, żeby było jeszcze jakiś środkowy dodatkowy za granicą, właśnie doświadczony. Rozmawialiśmy naprawdę z zawodnikami, których nazwiska robią wrażenie. Zdecydowaliśmy się na Emanuela. Był u nas, udało nam się to trzymać w tajemnicy, 3 dni trenował, sprawdziliśmy go zdrowotnie, poznaliśmy w jakiejś formie, de facto cały czas trenuje, bo gra w reprezentacji Słowacji, jest na eliminacjach mistrzostw Europy, więc jest w cyklu treningowym. Przyjedzie do nas późno, bo dopiero 27, ale przyjedzie w pełni formy fizycznej, także tam tydzień, dwa na zgranie będzie potrzebował. Cieszę się również z tego transferu 2 doświadczonych zawodników na środku, Kochut, Smith plus 2 chłopców, chłopaków, którzy naprawdę mają potencjał, żeby grać. Ostrowski z Wiech i wszystko w ich rękach. Myślę, że ta pozycja u nas będzie na poziomie naszej drużyny bardzo mocno obsadzona. Jeden z głównych sponsorów, czyli Stowarzyszenie Czarni Radom, organizuje prezentację drużyny dla członków stowarzyszenia. Tych firm jest około 100 w Radomiu, które w większym lub mniejszym wymiarze wspierają nas. Ludzie często, którzy odnieśli sukces w biznesie, poświęcają swój prywatny czas, pracując na rzecz klubu, gdzie ten czas ich na pewno jest często bardzo cenny. Znajdują ten czas, poświęcają, pracują na rzecz klubu i klub, stowarzyszenie zadecydowało, żeby odwdzięczyć się tym ludziom w jakiś skromny sposób. Będzie prezentacja dla wszystkich członków stowarzyszenia, naszej nowej drużyny. I no, tak jak nasz klub zawsze ma w tendencji stawianie na swoich zawodników, na Radomian, jesteśmy jednym z licznych klubów, gdzie zawsze mniej więcej połowa drużyny to są wychowankowie lub mieszkańcy Radomia, zżyci z miastem i regionem. Również na tej prezentacji będzie nasza radomska IRA, która jest znana w całej Polsce, ale również sentyment radomski. Zawsze są za Radomiem, często zresztą członkowie zespołu bywają na naszych meczach. Zgodzili się zagrać koncert dla drużyny, dla całych członków stowarzyszenia.
skromna prezentacja 30 września przed sezonem, ale myślę, że wszyscy ci, którzy pracują na rzecz klubu, tak jak wspomniałem, charytatywnie, zasługują na to. No, bardzo fajnie, że jest wątek cały czas radomski poruszony, czyli Czarni Radom i Raz Radomia i Stowarzyszenie Radomskiej Firmy, które wspierają siatkówkę.